Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kłania się Krystian Gronek z tej strony, a oglądacie kolejny odcinek programu Really Fit. Dzisiaj moim gościem jest fantastyczna osoba. Zresztą wszyscy moi goście, którzy tu byli, są fantastyczni. Mają bardzo dużo do powiedzenia i są naprawdę fajnymi osobowościami. Kochani, jest Lidia Zamyłko. Uwielbia rower, uwielbia pływać, uwielbia wspinać się. W ogóle uwielbia rekreację i sport. Opowie mi dzisiaj, co w jej życiu się zmieniło. No, zobaczymy. Cześć Lidia, witam cię. Cześć Piątka, zapraszam, usiądź sobie. Jak się czujesz? Fantastycznie. Fantastycznie, się wygodnie. Dziękuję. Zdrowie. Zdrowie. Nie do spana matka, jak się oprę. Naprawdę? Zaraz opowiesz o tym wszystkim. Zdrowia. Jestem bardzo ciekawy. Chciałbym zacząć od początku, bo zawsze mnie interesowałaś jako instruktorka, w ogóle jako kobieta, bo zawsze ciekawiło mnie twoje spostrzeżenie na świat. Nie? I chciałbym zobaczyć i usłyszeć od ciebie, jak te wszystkie etapy twojego życia, od tej najmniejszej dziewczynki, no bo jesteś związana ze sportem, umówmy się, rekreacja, sport i to naprawdę mocny nacisk na sport. I nawet ostatnio widziałem i słyszałem, że wspinaczka jakaś taka bardzo poważna. Poważnie było. No więc właśnie, dlatego tu się pojawiłaś w tym programie. Dziękuję bardzo za przyjęcie, zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Żółwik, super. I więc teraz zacznijmy. Urodziłaś się w... Zbuczynie. Nie, w Siedlcach. Gdzie to jest? Nie, pochodzę z Zbuczyna, urodziłam się w Siedlcach. Jeszcze raz, powtórz, bo ja nie zrozumiałem tej nazwy. Zbuczyn. Buczyn. Zbuczyn. A, dlaczego tak buczy? Tak? Ja nie wiem dlaczego, bo ja bardziej zbójczy. Wiesz co, zbuję trochę. Naprawdę? Ja nie znam historii niestety swojej miejscowości, ale moja mama mówiła, że to był zbójczyn od zbójów. Więc trochę mam zbójnicką krew, być może. No. Natomiast zbuczyn sam... Okay, ale wiesz, tego nie znalazłem o tobie. Serio? Tak szukałem, naprawdę. Ty gdzieś się głęboko ukryłaś chyba. Nie, w ogóle nie ukrywam. Naprawdę nie ukrywasz tego? Wiesz, ja w zbuczynie spędziłam te swoje pierwsze lata życia, potem już zaczęłam szkołę średnią. Ale Siedlce też były. W Siedlcach się urodziłam. I w Siedlcach chodziłam do liceum, a w 18 lat wybyłam do Warszawy. Dobra, to zostańmy w tych liceum, w tym liceum. Gdzie się pojawił zarodek sportu? U ciebie, że to tak ładnie rozkwitło, że to wszystko, ta twoja kariera tak naprawdę jest, ja cię znam bardzo długo i to tak pięknie kwitnie. No ja w branży jestem ponad 20 lat. No to prawie to jest. Prawie, no. Natomiast... Podobnie, no. Podobnie. Natomiast, no tak naprawdę zaszczepili to moi rodzice we mnie, bo jak byłam małym dzieckiem, miałam bardzo dużo opcji do wyboru. Ja uprawiałam sporty wszelkie. Chyba. Uczyłam się języków przeróżnych, grałam na keyboardzie, grałam na gitarze, biegałam lekka atletyka, skok w dal, piłka ręczna, czego ja nie robiłam, ja nie robiłam wszystko, balet, naprawdę to taniec towarzyski, taniec nowoczesny. Ale co, ale to były twoje pomysły, czy twoich rodziców jakby chcieli cię ukierunkować na ten sport, na ten taki na fitness, może jeszcze nie znamy do końca? To były moje pomysły. I wiesz co, oni nie zamykali mi tych możliwości. Oni mieli możliwości, tak, no bo jakby też finansowo mogli sobie na to pozwolić, wiadomo, że to były troszeczkę inne warunki, ale byli sobie w stanie na to pozwolić. Oni mi tego nie zabraniali, ale przede wszystkim nie zabraniali mi próbować różnych rzeczy. Czyli ja próbowałam, powiedzmy, gry na keyboardzie, moi rodzice kupowali mi ten keyboard do domu. Jasne. Ja tam, wiesz, poplumkałam 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, powiedziałam, mama, nie. I moja mama nie mówiła, nie, ja ci kupiłam ten keyboard, masz na nim grać. I ty zasuwaj, dwa lata. Dokładnie. Naprawdę. Mówię, okej, nie, to nie. Co dalej? Czego chciałabyś dalej spróbować? Więc ja sobie tak wybierałam te różne dyscypliny sportowe i nie tylko. I w ten sposób się rozwijałam, natomiast tak... A gdzie się pojawił zarodek tego fitnessu? Pierwszy. Pierwszy zarodek pojawił się na pierwszym roku studiów. Naprawdę? Ale co, że jakiś aerobik, coś tak? Zaczęłam chodzić do klubu fitness. To się nazywało klub fitness? Klub fitness Calypso to się nazywało. Calypso. Co więcej, to był pierwszy klub fitness w Warszawie, taki... Dziękuję. Szanowni Państwo, bo z nami jest tutaj też Matylda. Tak, Matylda, moja córka, jest tutaj z nami obecna i właśnie tutaj nauczuje. Pielęgnuje. Tak. To był pierwszy klub fitness chyba z takich bardziej ekskluzywnych, na Puławskiej w Europlexie.
Okay. Ja zaczynając studia na pierwszym roku, wiadomo, dostawałam kieszonkowe od rodziców i co weekend śmigałam jak to prawdziwy słoik, tam do mamy wiesz po słoiki. I słuchaj, to całe kieszonkowe. Ale to jest niesamowite, że ja wiesz co, miałem całkiem inną jakby nie zdanie, ale takie wyobrażenie o tobie, że ty nie będziesz się tak słoik takimi nazwami poleci, że wiesz, leciałem do mamy po słoiki. Jeździłam cały ten domowy po słoiki i całe swoje kieszonkowe odkładałam na karnet do tego klubu fitness. Kosztowało to 150 zł, 22 lata temu. To nie było tanie. I tam rozkwitła moja miłość do fitnessu. Oczywiście miałam jedną swoją ulubioną instruktorkę, pozdrawiam go się wybuję. Tylko do Gosi chodziłam, do żadnej innej nie chodziłam. Codziennie rano również na siódmą przed zajęciami na uczelni biegałam tam na cardio na rower. Miałam taką ekipę swoją, z którą tam biegałam, byłyśmy we trzy. Justyna i Agnieszka i ja i zawsze przed otwarciem drzwi do klubu fitness stałyśmy my i ja zawsze widziałam tą minę recepcji, która przychodzi na siódmą i na drugą. Znowu ona przychodzi, znowu musi ją zadać. A powiedz mi, bo tak zbierałaś na ten karnet, dostawałaś od rodziców, tutaj jakieś kieszonkowe, tak ciułałaś te pieniążki, żeby zapłacić za ten karnet. I stąd pomysł, żeby zostać trenerką instruktorką fitness, żeby nie płacić za pieniążki? Nie. Okej, sprawdźmy. W ogóle nie miałam takiego pomysłu, żeby zostać instruktorką. Co ty robisz? Ja miałam być politykiem, mój drogi. Ja naprawdę? Tak, ja skończyłam stosunki. Kończymy rozmowę. Koniec. Skończyłam stosunki międzynarodowe ze specjalizacją europeistyka, skończyłam szkołę dyplomacji, skończyłam potem jakieś tam studia jeszcze PR marketing, więc w ogóle daleko od generalnie jakiegokolwiek. Co ty mówisz? Naprawdę? Ja to przesłyszę. Widzisz, no bo to jest tak, że widzisz. No i tak się wydarzyło, że po pierwszym roku studiów w wakacje mówię, bo tak wiesz, ten fitness klubie, te zajęcia, fitness cały czas mi powtarzam, ja mam talent, ja muszę coś z tym zrobić, jestem świetna, słyszałam muzykę, świetnie się ruszam, ty musisz coś z tym zrobić. No więc wakacje stwierdziłam, dobra, coś z tym zrobię. Wziąłem gazetę wyborczą, ogłoszenia drobne. No i lecę. Ops, jest tutaj ogłoszenie, kurs instruktora fitness rozpoczął się wtedy i wtedy. Ja mówię, kurde, już dwa zjazdy, za mną zadzwonię. Więc zadzwoniłam tam do tego, oni się nazywali, że pamiętam jak. Czy mogę dołączyć? No pewnie możesz dołączyć. No i dołączyłam do tej grupy, bardzo duża grupa instruktorek, to było u nas ze 30. I ta prowadząca ten kurs gdzieś tam mnie wyłowiła z tego, powiedziała, słuchaj, po zakończeniu kursu ty masz talent, jak chcesz, przychodź do mnie na zajęcie, ja cię jeszcze będę uczyć, to będziesz instruktorką. A ja tak patrzyłam, dobra. Ja jestem no to do zobaczenia. Ja się nie pojawiło. I idę sobie któregoś dnia ulicą Puławską i trąbi ktoś na mnie. Zamyłko, dlaczego ty nie przyszłaś do mnie na zajęcia? I ja się oglądam, a to Ewa. Ja mówię, Jezu, ja cię przepraszam, Ewa, strasznie, ale dobra, przyjdę. No i przyszłam. I ona zaczęła mnie tak wdrażać. Ja rzeczywiście zostałam tą instruktorką fitness PD i łączyłam studia swoje dzienne plus. Więc to kojarzę ciebie, ja kojarzę ciebie z Lesnicy. A to czy na początku, później. Czy Lesnic był później? Rozumiem, że ja i też kojarzę ciebie ze Stepem. Wiem, że coś tam miałaś dokładnie styczność ze Stepem. Tak, to było to, co to było. Czyli ty prowadziłaś te formy takie nietypowe dla Lesnic. Prowadziłam te formy, które są teraz tak niepopularne, natomiast Lesnic w moim życiu pojawił się w 2011 roku, czyli w zasadzie 10 lat po tym, jak zaczęłam fitness. Ale co cię tam skłoniło do tego, żeby wejść do tego programu? Nie wiem, sam program, sam cały proces? Tak. To też nie było takie, wiesz, to też nie było takie. To jest spontan, też nie chciałaś? No co ty mówisz? Nie. Czyli co, teraz okazuje się, że zmuszasz się do tego fitness. W ogóle się nie zmuszam. Jej, kogo ja zaprosiłem? W ogóle się już, znaczy teraz ja o tym marzę, żeby wejść na salę. No. Co mi nie było od kilku miesięcy, na okoliczność ciąży i macierzyństwa teraz. Okay. Ale Lesnic wchodził do klubów Homespace. No i my jako instruktorzy Homespace, tak powiem, trochę przykazem zostaliśmy skierowani na szkolenie. Rozumiem. Pierwsze szkolenie, ponieważ ja ci też jeszcze się nie przyznałam tobie i publicznie, ale to pewnie wiesz, że ja gdzieś tam mam swoją przeszłość ze sztukami walki związaną. Trenowałam kickboxing i zostałam skierowana na szkolenie Body Combat. Jak ja sobie przeczytałam, co to jest Body Combat, ja jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego, co się nazywało Aerobox. Tak, kojarzę to wszystko. Więc ja sobie pomyślałam, kurczę, i ja teraz mam skakać jak małpa na tej sali i udawać, że coś boksuję. A propos małpa, muszę cię sorry. Widziałem cię na konwencji, którą organizował Reebok. Pierwszy raz się chyba wtedy widziałem, to było w jakimś hotelu. Hotelu, duża konwencja.
I naprawdę zrobiło wrażenie, byłaś lepsza od tego gościa, który był ze Szwecji, nie wiem, skądś tam krzyczał, coś mówił. Ty nic nie mówiłaś, ty robiłaś, nawet to było majstersztyk. Mowę ciała. Nie, no zgadza się. Ale posłuchaj, no i majstersztyk. Dziękuję bardzo. I poszłam na to szkolenie, z takim szkoleniem, że nie będę skakać jak małpa. Spóźniłam się, bo to szkolenie ma 5 godzin. Wchodzę na salę, oczywiście wiesz, no jak gwiazda, a Pernila do mnie tak, spóźniłaś się 5 godzin, sorry. Ale... Wypad. Co ty mówisz, naprawdę? Tak. Jezus. Więc ja mówię, okej, mam wymówkę, wywaliła mnie ze szkolenia, nie muszę skakać jak małpa. Aha. Po czym minął jakiś tam czas, była kolejna, druga edycja tego szkolenia. I na drugą edycję już stwierdziłam, dobra, okej, nie będę robić tutaj scen, nie będę grać złożyć, pójdę. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Mm-hmm. Pamiętam z Dorotą Szumańską, my tą pierwszą choreografię... Pozdrawiam Dorotę. Pierwszą choreografię Body Combat, my ją tak szlifowałyśmy, że gdybyś mi włączył teraz muzykę z tej sprzed 10 lat, jestem ci w stanie ją zrobić. Powiedz, które programy dla ciebie są takie top? Dla ciebie. Nie no, Body Combat jest moją miłością. Ale jakieś jeszcze, które nie wiem. Oczywiście Body Balance jest fantastyczny, Body Pump jest fantastyczny. Ja mam akurat 4 licencje TX Worlds, tak czy się to nazywa teraz chyba Core. Jasne. Ale zawsze mówiono do mnie, że jestem Queen of Body Combat. Aha, ale powiedz mi, bo też gdzieś tam mi przemkło, że ty rowerami coś zajmowałaś, spinning, coś w tym stylu. Nie, spinning w ogóle nie. Nie. Nie, ja jeżdżę na rowerze szosowym. Czyli szosowym. No właśnie do tego zmierzam. Powiedz mi, co skłoniło cię do tego, żeby, bo widziałem zdjęcia, przyglądałem twojego Facebooka, twoje portale społecznościowe, żeby coś znaleźć i widziałem, wiesz, stylowa fajna, wiesz, cały rower. No muszę ci powiedzieć, że rower mega. Nie najgorszy? No nie najgorszy. Ale nie najgorszy. Powiedz mi, czy tak naprawdę tak na poważnie ten rower, że tak ścigasz się, takie masz zacięcie do tego, czy to jest po prostu takie rekreacyjne, do tego taka wiesz, stylowa, żeby wyglądać profesjonalnie? Pytam, bo nie wiem, po prostu. No wiesz, na rowerze musisz wyglądać, zwłaszcza jak jeździsz na gasy. No ale czekaj, no ale czekaj. No, wyglądać można na różowym, jest albo... Ale to nie to jest, nie moja estetyka, moja estetyka. Zdecydowanie. Wiesz co, no kilka osób próbowało mnie namawiać do tego, żebym się ścigała na tym rowerze szosowym. No. Bo znowu, mam talent, mam predyspozycję, jestem silna, wytrzymała, ale jakoś tak... O, dzień dobry. Ze względów chyba bardziej takich bezpieczeństwa, tak jeszcze nie do końca podjęłam to wyzwanie, bo miałam kilka kontuzji poważnych w swoim życiu i chyba niekoniecznie chciałabym mieć kolejną, a też wiem, czym się kończą upadki na rowerze. No tak, chyba że jak w grupie się jedzie, nie? Zwłaszcza jak jest peleton, zwłaszcza jak są wyścigi, a wiesz, no kobiety są jednak zadziorne mocno, zwłaszcza jeśli chodzi o rywalizację, także mogłoby się to skończyć, no wiem, bo też jestem zadziorna, więc mogłoby się skończyć jakąś kontuzją. Kto wie, może kiedyś, natomiast rower, ja nie za bardzo mogę biegać ze względu na kontuzję biodra, to jest jedna z wielu. Więc rower jest dla mnie taką alternatywą trochę dla biegania, czyli ja robię długie wyjeżdżania, jest to dla mnie sposób na medytację, na uspokojenie, na takie... Rozumiem, czyli rower traktujesz jako rekreację i jako rekreację, żadnych jakichś takich wyczynów, żeby... No wyczynem, wiesz, no jeśli... No, usiąść na rower, można... przy tych twoich kontuzjach. Tak, usiąść na rower, to rower jest bezpieczny. Natomiast no, ja wyczyny robię, no bo przejeżdżam jakieś tam przełęcze z przewyższeniem 2500 metrów, tak? Przejeżdżę po górach, bo ja wolę jeździć jednak po takim terenie. Bardzo pięknie wchodzisz w tematy, bardzo pięknie. Bo tam no, nie da się jechać na kole, znaczy możesz jechać na kole, czyli... Ale jest niebezpiecznie. Ale nie, no musisz swoje wykręcić, tak? W górach, jazda na kole, pod górkę, no mówmy się, coś to koło. Powiedz, co Mont Blanc, co cię tam skłoniło do tego, bo też widziałem i to mnie tak jakby zaciekawiło do tego, żebyś mi trochę opowiedziała, czy to faktycznie było tak, jak na tych zdjęciach pokazywałaś na portalach, że jest taki, no przepaść, no ty tam wychylasz się, machasz, jest przepaść. Dużo klip. Naprawdę? Zdjęcia nie oddają. Opowiedz coś takiego, wiesz, ekstremalnego, upadłaś, nie wiem, złamałaś nogę. Nie, to na szczęście nie. Bo nawet wszystko jest fajnie, nie? Ale ja mogę powiedzieć o swoich kontuzjach, jak to złamałem. A zaraz to przyjemność. Natomiast, wiesz co, no, na Mont Blanc namówił nas kolega. No ja wyszłam w to, okej, dobra, jadę. Ale tak po prostu? Znaczy, nie, dobra, inaczej. Namówił nas na wyjazd pod Mont Blanc. Ale my stwierdziliśmy z moim Danielem, że skoro już jesteśmy pod Mont Blanc, to czemu by nie wejść na Mont Blanc? Ale jeszcze, dlaczego by nie wejść od strony włoskiej, bo strona włoska jest trudniejsza, francuska naprawdę wyższa. Naprawdę? Czyli jeszcze ten trudniejszy teren. Trudniejszy teren.
Może ją wezmę. No pewnie, że tak. Weź ją, niech z nami. Poznacie Matyldę. O, będzie Matylda. Poznacie, kochani. Poznacie córeczkę. Tak, poznacie Matyldę. I to jest Matylda. Zobaczcie, i teraz będziemy robić tak, i będę wszystko fajnie. Tak. I tutaj już jest dobrze. Jest już fajnie, super. Więc postanowiliśmy wejść na Mont Blanc od strony włoskiej, czyli tej trudniejszej. Ona jest bardziej techniczna. Rozumiem. Przygotowaliśmy się dosyć poważnie, osprzęt, wszystko było fajnie. Zrobiliśmy kilka podejść też wcześniej, żeby się zaaklimatyzować, bo jednak to już jest wysokość spora. I podjęliśmy to wyzwanie i plan był taki, że wchodzimy na Mont Blanc w moje urodziny. 40. Mam 40, chciałam świętować, chciałam szczytować na Mont Blanc 40. Super. Taki był plan, dokładnie. Pięknie. Był szampan, flaga, cel. Powiedz mi, ale dobra, okej. Okay. Decyzja. To w ogóle, że decyzja, lecimy do Mont Blanc? Tak, lecimy. Tak, to jest mi przygotowanie. Jak wyglądało? Bo wiesz, decyzja decyzją, a żeby wejść tam, spiąć się, no bo to mówmy się, jest góra. Jest spinaczka. No, wiesz, ja z górami jestem dosyć mocno związana. Kocham chodzenie po górach, kocham. No tak, ale kochać można, a przygotować ciało. No jesteś mocną, charyzmatyczną, bardzo mocną kobietą, ale no wiesz, to nie wystarczy, nie? Tam nie ma takiej spinaczki. Technika. Nie ma technicznej spinaczki. Jest kilka elementów. Pamiętaj, że to jest jakby trasa dla turystów, tak? Tylko my szliśmy bez przewodnika, więc tą trasę tak naprawdę każdy dobrze przygotowany w miarę w formie Kowalski, Nowa, Wójcik, przejdzie. Więc to nie jest tak. Włoska strona jest dużo trudniejsza, ponieważ masz bardzo długie podejście przez lodowiec, potem masz dosyć mocną, ostrą spinaczkę, ale już po szlaku przygotowanym, olinowanym, łańcuchowanym, więc to można wejść, dochodzisz do schroniska, nocujesz w schronisku i atak szczytowy robisz o godzinie 24.45. Noc. Ciemna noc. Dlaczego? Nie, żeby wejść na szczyt, powiedzmy około 8.10 okay. I zdążyć zejść. Więc 24.45 wszyscy wychodzą ze schroniska, totalna noc, totalna ciemność, masz ścianę. Ale miałaś taki dreszcz, w sensie... Słuchaj, ja w ogóle ze schroniska nie wyszłam. Co mówisz? Nie, no ja nie zdobyłam. I co, ta litka mocna powiedziała nie, koniec. No słuchaj, no bo ja sobie to tłumaczę tym, że ja już byłam wtedy w 8 tygodniu ciąży. O czym nie wiedziałam. Drugi raz to para mnie opadła. Więc myślę, że hormony zrobiły swoje, ponieważ ta mocna, twarda, dzielna litka obudziła się o godzinie 24, taka roztrzęsiona, zapłakana i moje całe ciało krzyczało nie, po prostu nie idź tam. Dobra. Totalnie. Miałam taką blokadę, że obudziłam się i powiedziałam do Daniela, kochanie, ja cię strasznie przepraszam, ale ja nie dam rady. Ja po prostu nie jestem w stanie psychicznie, fizycznie ruszyć z tego schroniska. Ale co, weź litka, Nie, on powiedział, wstał się, bo powiedział, rozumiem, nie idziemy, nie ma dyskusji. Tak? I piękne było to, że ja wstałam o tej 24, bo o 24 wydałem się w schronisku śniadanie, zeszłam na stołówkę, w stołówce było ciemno. Po czym zaświeciło się światło i wszyscy ci ludzie z całego świata, którzy tam byli, odśpiewali mi mega wielki stolet. Urodzinowe, wjechał kawałek ciasta ze świeczką taką przygotowaną w pazłotku. To jest chroniczne, jest zaczynający nic. I ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, z różnych części świata, śpiewali mi wielkie 100 lat na 40 urodziny i mi to wystarczyło. I to było fajne i już od razu poczułeś tą moc, takie coś poczułam. Ulgę, nie idę. Przez chwilę miałam taki przebłysk, bardzo krótką chwilę, kurde, bo tak blisko. Ja rozumiem, ale wiesz, co interesuje mnie z innej strony, bo mówisz, że byłaś w ciąży, nie bałaś się? Nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Nie wiedziałam wtedy, że jestem w ciąży. A, okej. Okay. Nie wiedziałam wtedy, że jestem w ciąży. A z drugiej strony, patrząc, jakbyś wiedziała to, idziesz o 100 lat, wiesz, tutaj emocje, wiesz, że dasz radę, daj spokój. Nie. Czyli jest to zachowanie tej litki takiej... Jeszcze resztki są, tak? Wiesz, góry to jest taka siła, taka moc, że tego nie przeskoczysz. I jeśli ja chociaż przez sekundę czułam się niepewnie, to byłaby mega głupia decyzja, gdybym tam poszła. Bo ten ostatni odcinek to już jest naprawdę poważne wejście. Czyli jest poważnie. Jest poważnie. Są przede wszystkim szczeliny, w które możesz paść.
Tam te dziury, które ty widziałeś na zdjęciu, to naprawdę na żywo. No to wychyliłaś się, fajnie tak. A nie, to ja się wychyliłam na linie. Być może zdjęcie oddaje takie... Zdjęcia nie oddają tego, co tam jest. Widzisz szczeliny w lodach, w lodzie, pęknięcia tego lodowca, ten ruch cały czas, woda, która tam płynie, takie trzaski spadające kamienie, to naprawdę tworzy dość taką nastrój grozy. Ale to wyjście w ciemności, kiedy wychodzisz, masz po prostu taką połać w dół, idziesz taką ścieżynką na dwie stopy, z czołówką tylko z przodu, to nie, ale jest plan na to, żeby zrobić atak jeszcze na Mont Blanc, ale ja od strony Chamonix, jest łatwiej. Czyli łatwiej. Od francuskiej strony. Od francuskiej. Więc nie, czyli jeszcze masz tam wrócić. Okej. Tak. A coś wyżej? Dalej, może? No dalej wyżej jak najbardziej, tak. Ale z córką? Tak, z córką, ale to musi troszeczkę jeszcze rosnąć. W tym roku w Bieszczady idziemy w maju. O, czyli jest już jakiś początek. Powiedz mi, triatlon. Nie moja bajka. Nie twoja bajka, ale próbowałaś. Nie. Nie próbowałaś? Próbowałam się przygotować do duatlonu. Rower, bieganie, więc triatlon nie, ponieważ ja mam problem z pływaniem w wodach otwartych. A dlaczego? A, w sensie masz jakiś lewa po prostu. Jakieś przed wodą. Tak, ja mogę pływać, w basenie, widzę dno. Wszystko jest ok, natomiast pływanie na wodach otwartych jest... Przepraszam, ona się uśmiecha. Ona się uśmiecha. Ona się uśmiecha na nas. No, rewelacja. I pływanie na wodach otwartych, więc ja triatlon raczej sobie wpuszczę, ale jestem dosyć blisko związana z tym środowiskiem triatlonowym. I teraz między innymi w maju właśnie wyjeżdżam. Dobra, jeszcze coś miałem tutaj zadać pytanie. Zdjęcia! Tak, zdjęcia. Chciałem to zaraz, bo jeszcze tu miałem team Anny Lewandowskiej, ale tu... To tu sobie odpuszczę, chyba że coś chcesz powiedzieć, nie? No nie, to ja z Anią współpracuję wielu lat, my się znamy, ojej, też jest 10 lat, podróż jeszcze, my się znamy z czasów Nike, mojej współpracy z firmą Nike, Ania też tutaj pracowała jako ambasadorka, ja również, no i tak nasze drogi cały czas się gdzieś tam przeplatają. Ale tak czynnie współpracujecie czy teraz? Współpracujemy cały czas. Mimo, że tam raz na jakiś czas? Nie, czynnie współpracujemy. Jakaś impreza? Nie, no bo jakby ja pracuję dla Ani, prowadząc jedną z jej marek. Marek. Tak, więc też jestem w Healthy Teamie i współpracuję za nią przez cały czas. Fajne jest. Fajne jest, tak. Ma charakter. Ale wiesz, ona musi mieć charakter, znaczy inaczej, ona ma charakter, dlatego zrobiła to, co zrobiła. No dobra, okej. Czyli jesteś zadowolona z tego teamu. Tak. Dobra, zdjęcia. Napisałaś na zdjęciach, w sensie na portalu, do portalu społecznościowym, że robienie zdjęć, to przeczytam, robienie zdjęć to sposób na tworzenie mojego własnego świata. Mhm. Jaki jest świat Lidki Zamyłko? Czy tylko sportowy? Czy będziemy zmierzać o Matyldzie i o całym przygotowaniu, o ciąży, ale jaki jest świat, ten taki perfekcyjny? Czy już może jest? Perfekcyjny właśnie. Już jest perfekcyjny. Naprawdę? Czy jeszcze dążysz? Ja nie jestem perfekcjonistką i właśnie mój świat... No tak, ale wiesz, masz wykreowane w głowie coś, co byś chciała, żeby było. Każdy ma coś takiego. Czy tak na spontanie po prostu żyjesz? No bo wiesz, nie. To jest wasze. Ja się spełniam bardzo w zasadzie we wszystkich ze swoich ról, bo jestem i tak jak mówiłeś, instruktorem fitness, i trenerem, i menadżerem, i teraz mamą, i kobietą, swojego mężczyzny. Kobietą na pewno. Swoich ról mnóstwo i w każdej z tych ról chciałam być perfekcyjna, chciałabym być perfekcyjna, oczywiście to się nie da zrobić, więc muszę na troszeczkę... Ale to jest taka udręka trochę, nie? Żeby dążyć do perfekcyjnej jakby tej osoby, a... No. Są te kłody, które trzeba obejść, przeskoczyć, ale nieraz nie da się. Ja też taki jestem. Słuchaj, to jest tak, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz się wysilić. Nie ma sukcesu bez wysiłku, niezależnie od dziedziny, więc te kłody... Wysiłek wysiłkiem, ale charakter i trzeba, przepraszam za wyrażenie, trochę dupę mieć twardą. No trzeba mieć dupę twardą. Żeby wielokrotnie mi się dostało po pupie i pewnie jeszcze wielokrotnie mi się dostanie po tej pupie, ale się nie poddaję i jakby mam swoje cele, swoje wizje, więc zdjęcia są moją odskocznią. Zdjęcia są taką, ja akurat zaczęłam robić zdjęcia w takim trudnym momencie w swoim życiu i one mi pozwalały, ponieważ jak robisz zdjęcia, to musisz się totalnie wyłączyć. Ja się totalnie wyłączałam od otoczenia, bo byłam sama ze sobą z tym aparatem. Ja też, nie wiesz, ja jakieś tam sobie zrobiłam kursy szkolenia z tej fotografii, ale ja nie chcę się tak zmanierować z takimi
fotograficznymi, wiesz, elementami technicznymi, że tutaj zwracać, chociaż zwracam uwagę bardzo i robienie mi zdjęć na przykład, tak jak proszę Daniela, Daniel też mi zrób zdjęcie, a on jest, wiesz, lata, jak ten facet, wiesz, z tym telefonem nieogarnięty. Ja mówię, stary, no nie zrobiłeś mi ani jednego dobrego zdjęcia, zobacz, jak można kobiecie zrobić zdjęcie w ten sposób i tak dalej. On na mnie patrzy, mi sobie, o co ci chodzi w ogóle? Wiesz, mam tą naleciałość już, ale to jest piękny świat i ja bardzo robię. Ja robię nadal zdjęcia, trochę do szuflady, trochę nie do szuflady, trochę na Instagrama, ale polecam, jeśli ktoś szuka takiej odskoczni od codzienności, wyciszenia się, wyłączenia się i ma chęć zrobienia czegoś ładnego, to absolutnie. Ale co też miałaś taką, że zamykałaś się po prostu, jakby nic dookoła cię nie interesuje, ludzie, którzy przychodzą, mówmy się, te zdjęcia te są robione w takich miejscach, gdzie jest pełno ludzi, jest gwarno. Tak. I co, wyłączałaś się, tylko jesteś ty, aparat, okienko, to, które gdzieś tam, no, jesteś w stanie to zrobić, naprawdę? Tak, na przykład zdjęcie. Taka ekspresyjna osoba jak ty? Tak. Naprawdę. Ale wiesz, to jesteś ekspresyjny, to jest tak, że zwykle ludzie, którzy pracują, na przykład, nie wiem, z głośną muzyką, ja na co dzień prowadzę zajęcia, głośna muzyka, no tak. Potem idę wśród ludzi, mnóstwo ludzi, cały czas mam kontakt z ludźmi, ja wchodzę do domu i pamięć zaskoczy, ja siedzę w totalnej ciszy. Totalna cisza, bez ludzi, ja najchętniej spędzam czas sama. I jeszcze powiem ci. Nie lubisz, jak ktoś do ciebie coś mówi? Nie. Nie lubisz? Cisza. O Jezu, smaku. Ja po prostu błogosławię ciszę. I uwielbiam to. I jak wchodzi się do mnie do domu, teraz z małą jak siedzę, to jest cisza, nic nie gra, żadna muzyka. Czyli wiadomo, dlaczego te zdjęcia są takie fajne, no. Po prostu jest się cisza. Prostu. Więc taka ekspresyjna osoba jak ja jest w stanie się wyłączyć, a co więcej ci powiem. No. Fotografia pozwala mi się otwierać na ludzi. Ponieważ ja nie jestem taka hejtu przodem. A, cześć ziomek, ja ci zrobię zdjęcie. Ja naprawdę się muszę wspiąć na wyżynę swojej odwagi i otwartości, żeby powiedzieć, przepraszam cię, ja ci mogę zrobić zdjęcie. Mm-hmm. Ale więc... powiedz mi, ale tutaj przychodząc na rozmowę, nie miałaś chyba żadnej jakiegoś ściany, coś, że się nerwowała. Wiesz, ja ciebie znam, więc wiesz, że jest to dla mnie takie środowisko, wiem, że będziemy rozmawiać o rzeczach, które lubię, które znam. Mm-hmm. Ale ja też nie jestem taka easy going na jaką, wiesz. Dobra, no, ale nieznana była dla ciebie ciąża. No bardzo znam. No bardzo, wiesz właśnie. Powiedz mi, jak odnalazła się Litka Zamyłko, ta wysportowana, ta zawsze taka, przepraszam, wyżułowana, gdzie zawsze ten brzuch jest perfekcyjny, zawsze ta serwetka jest mocna, sportowa i nagle pojawia się, nie, tu mi się nie pojawiło. No ale nie, okej, no i są te kilogramy, tak, dodatkowe. Powiedz mi, jak Litka sobie poradziła psychicznie, bo fizycznie masz wiedzę, wszystko, więc okej, ale psychicznie. No ciężko było. Naprawdę? Ciężko, podkażesz, będę było ciężko. A co, płakałaś? W ogóle weź do chłopaka. Ale masz męża? No nie mam męża, mam przyjaciela. Chłopaka. Przyjaciela. Konkubenta tak zwanego. Jak? Konkubent. 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 Pozdrawiamy. I weź odejdź ode mnie, płakałaś. Było, no było tak. Było na pewno, już było tak, bo ja, ale też na początek, znaczy u mnie dosyć długo tej ciąży nie było widać, zejść tam w 6-7 miesiąc powiedzmy. Dokładnie, ale ja psychicznie bardzo słabo to znosiłam, dlatego że ja nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. Ja miałam tyle planów zawodowych, ja jeszcze chciałam zrobić to i to macierzyństwo. Potem mi się jawiło tak, no nie, no ja teraz jestem udupiona. No ja po prostu do ale to naprawdę takie tak, nie, naprawdę jestem w ciąży, nie. Ja nie, to nie było tak, że wow, jestem w ciąży, jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Ja wiem, że, znaczy, ja wiem, że o tym się tak, znaczy dużo osób nie mówi, kobiet też nie mówi, bo ja się też spotkałam z tym, że słuchaj Litka, mi jest głupio o tym mówisz, ale ja jestem w 6 miesiącu ciąży. Wiesz co, kurde, ja nie wiem, no ja nie czuję tego po prostu. No, ale to jest ciąże, to nie jest takie piękne. Wiesz co, ciąża, ja miałam naprawdę cudowną ciążę, w ogóle totalnie taką, wiesz, nie, łagodną, mogłam robić wszystko, pracowałam do zawodowo do 8 miesiąca, prowadziłam zajęcia do końca 7 miesiąca. Trenowałam prawie tydzień przed urodzeniem dziecka, jeszcze byłam na treningu, no myślę, treningu, który był dostosowany oczywiście do swoich możliwości. No tak. Ale ja miałam taką wizję takiego ograniczenia totalnego, a jak widać, no proszę bardzo, no, ciąża mnie nie ograniczała za mocno i teraz jest mała i też mnie nie ogranicza za mocno. To jest kwestia organizacji, pewnie też samozaparcia, no bo jednak wyjście z domu z dzieckiem to nie jest to samo, co wyjście z domu samą ze sobą, tak? Bo musisz zabrać, zapakować wszystko i tak dalej. Więc powiem ci szczerze, że w roli mamy odnalazłam się. Tak, po prostu i cudownie. A takie zdanie kojarzysz? Chcę szybko wrócić do formy? Niekoniecznie. No więc właśnie to jest, powiedz mi, czy taki sportsman
taka osobowość, taka rywalizacja, no bo mówmy się, że ludzie, którzy uprawiają sporty i jakieś dyscypliny generalnie sportowe, no są mocni psychicznie i czy nagle po ciąży i po urodzeniu Matyldy nagle w głowie coś się zmienia, że, tak. Że ten brzuch, nie chcę mieć brzucha, gdzieś to mam generalnie, tak? Jest coś takiego? Zmienia się to w ciągu jednej sekundy. Co ty? Ja już zobaczyłam swoją córkę... Boże, to że nie jestem kobietą, matką. No uwierz mi, że jak zobaczyłam ją w ciągu pierwszej sekundy, to w ogóle moje życie się przewartościowało 180 stopni. Ja po prostu... Miłość i to wszystko, co cię zalewa tam, to jest w ogóle coś niesamowitego. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że jej nie ma, to jest po pierwsze. Po drugie, zastanawiam się, jak ja w ogóle funkcjonowałam te 40 lat bez niej. To jest po drugie. I priorytety się zmieniają, no może nie totalnie, ale ostatnio właśnie rozmawiałam z moim kolegą, który też jest trenerem, a jego dziewczyna też jest trenerką i urodziła dziecko tam 3 miesiące temu. Ja się nie wiem, słuchaj, wracasz już na treningi? Ja wiesz co, muszę się nad tym zastanowić, bo no wiesz, chciałabym jednak spędzać wieczory z córką, a nie na sali. A on tak się uśmiechnął i popatrzył, mówi, to jednak się coś w tych waszych głowach zmienia. I ja mówię, no. Się. Ale wiesz, ale to ja spotkałem się z czymś takim, że chyba nie u wszystkich kobiet się zmienia. Wiesz, gdzieś no wiadomo, no są procent kobiet, które generalnie za wszelką cenę dziecko oddają, nie wiem, niani i generalnie nie interesuje. Jest, spotkałem się z tym, nie lubię czegoś takiego i uważam, że jest czas na sport, jest czas na rekreację, a jeżeli jest ciąża, to już jestem odpowiedzialnym rodzicem. Sorry. No, ja jestem rodzicem odpowiedzialnym i mam zamiar wrócić do treningów, aczkolwiek no, nie będę kłamać, że priorytetem nie jest moja córka. No priorytetem jest moja córka w tym momencie, bo ona mnie najbardziej potrzebuje. I mojej obecności, bliskości. Powiedz mi, czy chciałabyś, żeby córka poszła twoimi śladami, takimi w sensie sportowymi? Sportowymi, tak. Ja myślę, że bym ma wyjść trochę, bo i ja i tata Matyldy, no jesteśmy bardzo aktywnymi osobami, więc będziemy też sport. Tak, jak Daniel. Tak, Daniel uprawia sporty, jest bardzo wszechstronny i no, organizuje też triatlony górskie, okay. Więc te wersji, okay. Powiedzmy, dla hardkorowców. Także jesteśmy osobami aktywnymi, więc ten sport będziemy gdzieś małej pewnie pokazywać od najmłodszych lat, ale to, co ona finalnie będzie robiła w swoim życiu, to już tak naprawdę będzie jej wyborem, ale aktywność na pewno fizyczna będzie, na pewno. No, tak. A powiedz mi, jak urodziłaś już Matyldę, czy twój dzień, jak wygląda, bo wiesz, do tej pory jest spanie, jedzenie, dbanie, a nagle wiesz, pobudka. Teraz tak, pije zimną kawę, jest dla mnie okej. Okay. Mówiłaś, że tutaj wystarczy kilka razy pobujać i śpi, tak w samochodzie. No, tak. Ale... Wiesz co, no, jak to z moim dzieckiem, ja musisz budzić się w nocy co 4 godziny. Ona na szczęście jest takim dzieckiem niepłaczącym, więc ja wstaję, karmię i idę spać. Okay. W ciągu dnia, jakby mój rytm dnia jest zależny od jej rytmu dnia, także zimna kawa. A w nocy o której wstaje? 24, 4, 8. 24, 4 i 8. 24 to jeszcze wiesz, oglądam. A ja sobie doskaczę 21 już teraz, żeby 24 spać. Ja zawsze w swoim poprzednim życiu przed córką bardzo dbałam o... Ile masz tych żyć, powiedz? Jak kot. Bardzo dbałam o higienę snu. Ja chodziłam spać o 22, 22.30, to jest maks późno, ale bardzo wcześnie wstawałam rano. Więc dla mnie teraz pobudki poranne nie są problemem, ale problemem jest to, że ja nie mogę pójść wcześniej spać, więc chodzę o 21, żeby o 24 już wstać w miarę wyspana. No. Także ten rytm dnia jest uzależniony absolutnie od niej. Także no, dostosowuję. Wszystko podporządkowane pod Matyldę. Na razie tak, na razie daję ten czas dziecku i jest ode mnie okej. Okay. I w ogóle jakby nie buntuję się przeciwko temu. Próbuję oczywiście połączyć to wychowanie córki z pracą zawodową, bo ja cały czas zawodowo jestem czynna. I gdzieś tam więc się do komputera siadam. No właśnie, bo tych biurze, powiedzmy jak rano, a teraz jesteś masz wolna, no, nie? Od pracy takiej zdalnej. W sensie fizycznie jechać do biura. Nie, fizycznie nie jeżdżę do biura, ale cały czas aktywnie projekty prowadzę, tam swoje jakieś różne marketingowe, więc ukradnę ten czas pomiędzy wiesz, karmieniem pieluchą, spaniem, sprzątaniem w domu, ogarnianiem siebie, siadam przy komputerze i staram się pracować. Jesteś trochę pedantką. Bardzo jestem. Jest. Widać i słyszę to, że po prostu masz wszystko poukładane. Już pomijam te wszystkie portale społecznościowe, które od A do Z wszystko jest tak
poukładane. Lubię. Ja wspominam o tych portalach, no bo sięgałem do wszystkich rzeczy, które, o których jakby chciałbym znaleźć o tobie. I to wszystko jest tak bardzo fajnie i fajnie się na to patrzy i ogląda te wszystkie, jak tak przewijałem, mówię, kurczę, naprawdę fajnie, musi być pedantką. Jak... No jestem trochę pedantką, co? Ale powiedz mi, jest trochę, się zaburzy to, no, bo mówmy się, że wiesz, tutaj masz poukładane, a nagle Matylda przyjdzie, wiesz, bach, wyleci też na przykład na pracę, którą masz, projekt, który, i wiesz, i nagle tutaj wiesz, ci zaburzy to wszystko, szapa. Matylda mi już tak nie wzrusza, ja jakoś... Daniel! Nie, yeah. On jest demulką, ale zanim był Daniel, zanim była Matylda, no, był kot. Co, ty też jesteś kociarą? Kociarą się stałam. Stałam się 2 lata temu. A jakiego kota miałaś? Kotem dachowiec. Okej, ja miałam takiego kota w głowie. No. Mój kot ma w głowie. To jest to kotka i to jest kotka rozrabiara. I ja jakby już ona zaczęła mi demolować, demoluje mieszkanie, w ogóle jest gadanie, że jak to z kotem. Z kotem się nie dogadasz jak z psem. No, możesz próbować, ale on będzie nie chodzi swoimi drogami, a jak jej coś nie odpowiada, to ci zrobi na złość. I taka jest moja kotka, więc ta kotka mnie już trochę przygotowała na dziecko. Mm-hmm. I to już nie wszystko będzie tak, jak ja sobie bym poukładała, chciała, i że ten kwiatek będzie stał tutaj, to już też on będzie stał. Że będzie bałagan jakiś, że... Biorę to pod uwagę. Okay. Biorę to pod uwagę, nie wiem, jak to będę znosić. Na razie tak, na razie jest kotka i Daniel, a potem pewnie jeszcze dojdzie do tego dziecko i będę musiała po prostu powiedzieć, czy są... Jeszcze jest psa. Nie, nie, już... Nie. Ale co? Nie, no dobra, no może... No, kot, pies, dziecko, tam. Litka i szaleństwa Litki. I wszyscy mogą skakać wokół Litki. Nie, no nie będą. Nie? Skaczę. Nie jesteś taka? Nie, nie, nie lubię. Nie lubisz? Nie, nie jestem Zosia. Jesteś Samosia. Taka, że Zosia Samosia, tak? Tak, jednej rzeczy, której nie chciałabym, żeby moja córka po mnie odziedziczyła. Nie mam przeciwko, mam 2 tyle. Fajnie. Nie chciałabym, żeby była taka właśnie Zosia Samosia. Nie, tak jak ja, takim rycerzem, taką twardzielą. A, żeby przyjmowała pomoc. Żeby mówiła, słuchaj, weź mi pomóż, kurde, bo nie ogarniam. Albo, dobra, no nie mogę, mam słabszy dzień. Mm-hmm. Więc nie chciałabym, żeby się stała takim rycerzem twardzielką, a resztę może po mamie odziedziczyć. Jakieś marzenia? Takie, te, które ci się spełniły, masz? Ja cały czas mam marzenia, kurde. A właśnie, a może zdradzić kilka, których takich... Nie. Marzenie powinno się zdradzać. No właśnie nie. Ale masz marzenie. Ale mam. Ale jedno, czy dwa? Zawodowych. Bo ja mam tak zwaną... Ale takich zawodowych biurowych, czy takich zawodowo-sportowych, czy fitnessowych? No, nie, no, ja jestem związana z branżą fitness. Może resnisowy? Kości, więc ja jakby wszystkie swoje te marzenia zawodowe, no, biurowe i niebiurowe wiążę z aktywnością fizyczną, okay, i z szeroko pojętym zdrowym stylem życia. Więc tutaj sobie to, no jakby... Od tego chyba nie ucieknę raczej, bo się w tym świetnie czuję. Dobra, ale dobra, no ten sport. A coś innego? Poza sportem na przykład? Coś, nie wiem, nie wiem, moda na przykład? Albo szydełkowany? Nie, szydełkowany nie bardzo. Nie? To nie jesteś taką? Nie, to w ogóle to manualnie, to taka, słabo. Taka nowoczesna kobieta jesteś. Tak, bardzo nowoczesna, okay, ale wiem, że to, wiesz, no, kiedyś sobie kupiłam, a propos szydełkowania, bo mi się to kojarzy z takimi uspokajającymi tematami, kupiłam sobie kolorowankę. I kredki. Kolorowanka. Kolorowankę i kredki mam w biurze. I zawsze jak mnie to bardzo uspokajało. Brałam sobie kredki i sobie robiłam. A jakie obrazy będą kolorowane? Jakieś kwiatki były. Jakieś różowe? Różowe, dużo różu, bo ja akurat lubisz? Już lubię. Wiem, że w pewnym wieku już podobno nie wypada, ale ja to nie wypada. Dlaczego nie wypada? Nie wiem, tak wszyscy mówią, że wiesz, że w twoim wieku różowe to już nie wypada. Jakby łamię te konwenanse wszelkie. W pewnym wieku. W pewnym wieku. W 21. Ja wszyscy jesteśmy w tym samym wieku, 21. No właśnie. Więc no mam marzenia. Teraz moim marzeniem jest wyjazd. Gdziekolwiek, daleko. Okay. Z dzieckiem, z Danielem, ale na wakacje takie właśnie aktywne, tak jak lubimy wyjeżdżać. I myślę, że jeśli nam się to uda, a mam nadzieję, że uda, to będzie spełnienie moich takich, w ogóle do takiego marzenia, ale mam zawodowych sporo marzeń, sporo planów, bo ktoś ładnie powiedział, że ja mam taką rozżarzoną szyszkę tam, gdzie słońce nie dochodzi. I ta szyszka mi cały czas żarzy i ja po prostu, wiesz, ja muszę, tak, z swoim ADHD życiowym muszę po prostu robić. I jak mi się to będzie udało realizować, to będzie super. No tak, życzę ci tego, wiesz. Dziękuję bardzo. Jesteś bardzo fajną osobą. Nie mieliśmy innej okazji porozmawiać. Nie, zawsze z widzenia. Zawsze gdzieś tam z widzenia. Cześć. Cześć. Nawet wiesz, gdzieś nawet nie było okazji takiej. Ja pamiętam ciebie ostatni raz.
No może było, wiesz, no ja ciebie nie zauważyłem, być może ty nie widziałeś, no nie wiem, ale generalnie ja widziałem i to zapamiętałem Litkę z tej konwencji, naprawdę, to było mocne, to było mocne i poza tym, że była muzyka, to była Litka i tam nic nie było, no, tam było show. Litka. Tam było show. I to było fajne, to mi się podobało i tak zapamiętałem Litkę, taką mocną właśnie, taką babę, przepraszam, że tak mówię, ale taka mocna baba. Taka baba fajterka i ja taka jestem. Tak cię postrzegałem i tak faktycznie sprawdzasz się i jesteś bardzo fajną, poukładaną osobą. Bardzo ciekawe. Staram się bardzo, ale pamiętaj, że te wszystkie baby fajterki mają bardzo miękkie środeczki, bo my jesteśmy takie... Ale każdy ma miękki środek, umówmy się, że nawet ten twardzie, ten środeczek taki mięciutki, który gdzieś tam powoduje, że łezka uroli. No mi jest miękcza dzidzia. No dzidzia to już w ogóle, wiesz, to już jest... Odpływa. Tak. Ona nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, nie jest w stanie generalnie nic zgłościć. Może zrobić ze mną co zechce i gdzieś tak zostanie, a... No i fajnie. No, super. Życzę Ci tego. Dziękuję. Tej spełnienia marzeń, tego wszystkiego, żeby było Ci jak najlepiej. Czyli z Matyldą i z Danielem, wyjazdów, wszystkiego, co jest dobrego. Dziękuję bardzo, znajomie. Bardzo dziękuję za wizytę. I mam tutaj takie zaproszonko do Ciebie. Każdy dostaje taki malutki prezencik do restauracji Mama Pcho. Proszę bardzo. Do wykorzystania. Bardzo fajne jedzonko, naprawdę smaczne, więc jak masz ochotę i czas, możesz sobie gdzieś na Nowym Świecie, bardzo fajna restauracja, polecam. Dziękuję, ja to w ogóle jestem wegetarianką, więc jeszcze... Musisz tam spróbować, wiesz co? Tofu. Tofu? Yes. Bardzo lubię. Yes, jakie dobre, yes. Yes. No to ja... Mówię ci, ale naprawdę, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, fajnie było się spotkać. Ja również, bardzo Ci dziękuję. Kochani, jak widać i słychać, fantastyczna kobieta, no i oczywiście dwie kobiety, przepraszam. No właśnie. Lidia i Matylda. Sportsmenka pełną gębą. Uwielbia rekreację, uwielbia sport i przy tym jest bardzo mądrą kobietą. Oglądajcie, jeżeli lubicie ten program, subskrybujcie kanał na YouTubie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Pa! Dziękuję również i pozdrawiam również pana.